No, jesteśmy z Mikrusem na Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej. Może przesadziłem z tym Bałtykiem. Mamy przepiękną pogodę, jest prawie flauta. Wczoraj żeśmy zbudowali się na zdecydowanie gorszych warunkach, ale dzisiaj bajka. Słuchajcie, jestem daleko od lądu, jestem sam. No, prawie sam, bo coś tu płynie. O, patrzcie, jacht. No, to jest jacht. A ja jestem Mikrus. Bardzo dzielny jest na fali, można go pochwalić. Trochę żeśmy walczyli ze sobą na początku, ale ten koń narowisty okazał się, no, w końcu spokojnym koniem. Popłyniemy sobie teraz szybciej, troszeczkę, zobaczycie. Wchodzimy w ślif. O, jest otwarty akwen. Jesteśmy w ślifku. Patrzcie, co się w tyłu dzieje. Fala. Mikrus jest w pełnym galopie. Lekko podskakuje. Tam daleko mamy Gdynię. Może nie widać jej zbyt dobrze, ale będę się udawał w tej chwili do portu w Sopocie, do mariny w zasadzie. Tam robię furorę. Nie ma mniejszej jednostki od mojej. Mikrus z godnością przepływa między potężnymi jachtami. Czuję się dobrze. Wszyscy są zadowoleni, mamają rękami. Śmiechają się. Ma być jak jest. Jest jak ma być. No, kończę, bo już się zbliżam powolutku, chociaż nie, jeszcze kupę czasu. Ale nie będę przeciągał. Pa.